Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed World, przegląd Audi A3 Quattro. Jak się nazywa? Jaka jest dokładna nazwa tego samochodu? Przepraszam was, że nie wiem. Audi A3 32 Quattro. Jak jeździ ten samochód? Wiecie co? Dla mnie to jest w ogóle masakra jakaś. Ten samochód kosztuje ponad 5000 boostów, prawda? Za tą kasę możecie sobie kupić Nissana, Nismo, prawdziwego Coxa w Wordzie. Możecie kupić Porsche 997. Możecie kupić inny samochód, który będzie wymiatał po prostu na przykład w klasie A, tak? Tutaj mamy Audi A3, które zresztą znajduje się już w klasie A. I mam tutaj włożone części w klasie A bodajże. Nie, jeszcze jest w klasie B, ale bardzo łatwo je podnieść do klasy A. Mam tutaj włożone części Americona. I co ciekawe, jest to średniak. Ten samochód nie wyróżnia się niczym szczególnym. Przyspieszenia nie mamy tutaj dobrego. Nitro, zobaczcie. Czy to są osiągi na miarę samochodu za 5000 boostów? Dlaczego? Dlaczego tak jest? On powinien kosztować 2000 boostów, 2500, tak? Ale nie 5000. Kto to widział? Okej, tyle jeśli chodzi o mój Bulwers. Czyli jak wspomniałem, nie jest on dobry samochód. Skręca dziwnie. Znaczy, dobry ma ten skręt. Ogólnie fajnie zachowuje się na zakrętach, nie? On jakby tak w drugiej fazie skrętu łapał tą przyczepność i zaczynał pokonywać zakręt dużo lepiej niż by mogło to się wydawać na początku, tak? Gdy zaczynamy skręcać, więc zobaczymy sobie, jak pokonam te zakręty na full prędkości. Tak sobie, chociaż mogłem pokonać je dużo lepiej. Nie jest to duża prędkość, tak, teraz. 200, no ciekawe ile wyciągnie właśnie w klasie B na Amerykonach, czyli mam tam chyba 560 punktów na ogólnej statystyce. O Jezu, to nitro w ogóle tutaj nie działa, zobaczcie. 280, oj, to już jest sporo jak na klasę B. Bo nie wiem, czy wiecie, ale Mazda RX-8, no wiecie na pewno, Mazda RX-8 osiąga 200 chyba 80... 80 albo, nie, 90 albo 80, coś takiego, kilometrów na godzinę, ale gdy jest wymaksowana. I zobaczcie, do tej prędkości maksymalnej też trudno się jest rozpędzić, to jest katorga. A wyobraźcie sobie kupić Nismo za 5000 boostów i tym Nismo wymiatać, nie? W klasie A, w klasie B chyba nie można mieć Nismo, ale w klasie A to jest masakra. Ej, nie mogę tego przeboleć, tak? Dlatego długo nie kupowałem tego auta, jak tylko dowiedziałem się, że jest takie słabe. Niestety. Ale. Może mi się tak wydaje, może... O, 292 km na godzinę, więc jest to raczej samochód, który posiada wysoką prędkość maksymalną. Pojedziemy sobie za chwilę kilka wyścigów, ale. Sprawdźmy sobie na początek, tak trochę inaczej niż zwykle, bodykity. I moi drodzy, zdecydowaną zaletą tego auta jest wyposażenie, jakie możemy do niego dobrać. Pierwszy bodykit za IGC. No, szał nie robi, tak? Ale zawsze coś. Jest to za IGC bodykit i no, coś tam zmienia. Chociaż wolałbym mieć standardową wersję niż montować to. Poza tym auto nawet, moim zdaniem przynajmniej, bardzo ładnie wygląda. Kompaktowe i w rzeczywistości nawet nie aż tak dużo kosztuje. Może nie wersja 3.2, Quattro, tylko jakaś tam inna z słabszym silnikiem, ale i tak myślę, że bardzo ładne auto i fajnie by było je mieć w rzeczywistości, tak? No ja takiego niestety nie mam. Tak, drugi bodykit za 1220 boostów wygląda tak, trzeci bodykit za 1020 boostów, czyli tyle samo, wygląda tak i moim zdaniem jest to najlepszy bodykit do tego samochodu. Chociaż ten tył jest taki trochę, jak widzicie... I... czwarty bodykit... Nie, no dobra, może kwestia gustu, może... Ja tuninguję samochody jakoś do dupy, bo rzeczywiście może komuś się to nie podobać, tak? Ale bez jaj, no nie róbmy z tego jakiegoś ułaza rosyjskiego. I ostatni bodykit... Normalnie jakiś Transformers, tak? I dalej powtarzam, to jest kwestia gustu, to jest moje subiektywne zdanie.
Każdy niech stwierdzi i wybierze sobie taki budyk i taki chce, jeśli będzie kupował ten samochód. Moim zdaniem ten budyk jest najlepszy i bym go sobie kupił do tego samochodu, gdyby on cokolwiek jeździł, tak? Dobra, standardowe spoilery, oczywiście miniaturki, bo to jest wersja hatchback, tak się nazywają te wersje. W Audi się chyba jakoś inaczej nazywała ta Audica. Ale te spoilery no też szału nie robią, tak? I maski. Zobaczcie, ile jest tych masek. To jest chyba jeden z niewielu samochodów, który posiada taki duży zakres tuningowy. Zobaczcie. Nie? Nie jeździ, ale z tego, że nie jeździ, jak możemy sobie za to potuningować. Także jest tutaj sporo do wyboru. I tak jak wam wspomniałem, części mam tutaj Americona. Zobaczcie, tuningowe, uliczne, to są standardowe części, jakie ma ten samochód po kupnie go za boosty, tak? Nie wiem, dlaczego się na niego skusiłem, po prostu go nie miałem wcześniej, no i kupiłem trochę boostów, postanowiłem zdobyć to auto, zobaczyć w końcu, jakie ono jest na własnej skórze. Oj, i chyba widzę, że tutaj prowadzenie będzie spadać. Czy ja mam jakieś części, żeby móc to podnieść jeszcze trochę? Nie, prowadzenie nie spada, to jest... Nie wiem, czy właśnie to jest plus czy minus, no bo w sumie gdyby nam spadało to prowadzenie i nie byłoby odczuwalne w rzeczywistości jak w Porsche 997, to by ten samochód można było ładnie zrobić w klasie B, bo wtedy osiągi jego by znacznie wzrosły, tak? Teraz mam już 570 punktów na statystyce ogólnej. I 574. Szkoda mi tych części do niego ładować. Pojedziemy sobie na Americonach. Zobaczymy, czy uda się coś ugrać w ogóle. Wątpię w to, bo... No bo co? Pojedźmy na jakimś, nie wiem, losowym. Rosewood and Lions. Tutaj oczywiście pewnie będą jakieś Toyota MR2. Nie ma ani jednej. Ale jest Lotus Elise, jest M3-30 i Stingray. Moim rywalem jest tutaj Stingray. Chociaż Stingrayka dużo lepiej skręca niż to moje coś. Audi A3. O, jeszcze nie trafiłem w perfekta. Chociaż w sumie, co za różnica, i tak by mi to wiele nie dało. Tutaj nitro to jest tylko i wyłącznie efekt graficzny. Pewnie... nienawidzę, jak jest myszka. A, spadaj myszka, idź mi z tym myszka. Kurde, złapałem za telefon zamiast za myszkę. Tak, czy ja ich dogonię? No, trochę skusiłem, jeśli chodzi o właśnie ten wstęp, czyli zabawa z myszką. Boże, jak to zabrzmiało. Okej, jestem kawalerem. Zwracam uwagę na takie rzeczy. Spróbujmy ich jakoś dogonić, może się uda. Na zakrętach zdecydowanie ta Audi nadrabia, no nawet całkiem przyjemnie się prowadzi, tak jak mówiłem. Ładnie pokonuje te zakręty i w sumie aż tak dużo prędkości na nich nie traci. Myślę, że to jest główna zaleta tego samochodu. Ale niestety, no przyspieszenie to jest jakaś porażka tutaj. Jestem ciekawy, jakby na przykład spisywał się ten samochód na jakichś tam częściach Ultra, nawet w klasie A. Powiem wam szczerze, na przykład lekceważona wcześniej przeze mnie Marussia B2, ale zresztą samochód, który bardzo lubię z wyglądu, tak? Niektórym się tam nie podoba, ale moim zdaniem Rosjanie zrobili tutaj mega robotę. Samochód wygląda super po prostu dla mnie. I postanowiłem sobie do niego powkładać zajebiaszcze części Ultra. I co? Kurczę, auto zaczęło koksić. Normalnie zacząłem walczyć z F1-kami na takich trasach jak... tam była taka w klasie S1, gdzie ciężko jest użyć nitra, bo jedynie na takich mogę coś tam powalczyć. Oczywiście nie miałem zbyt dużych szans z F1-ką, chyba że był słaby gracz, ale i tak robiłem zajebiste czasy bez power-upów, także może i tak być właśnie z Audi A3, bo innego wytłumaczenia tak wysokiej ceny ja tutaj nie widzę, moi drodzy. Oh shit, jednogwiazdkowy, no, może być. Dobra, to był jeden wyścig, pojedziemy sobie jeszcze jeden. Welcome to Plymouth. Boże. Tu mnie rozwalą, tutaj pewnie zaraz klasa A, klasa S, o proszę bardzo. GT3 RS 4.0. GT500 to jest oczywiste chyba i Boss 302.
Wow, ciekawe, który wygra. Jak myślicie, Boss 302 w klasie S, czy no dobra, Boss ma... Wow, ten nie ma w ogóle części żadnych, nic. No to gościu będzie musiał być naprawdę dobry, żeby to wygrać z bossem. Myślę, że boss tutaj na pewno wygra. Zobaczymy w ogóle, jak będzie wyglądało ich przyspieszenie, tak? Wiecie, jak to tam na początku. Chociaż no, trudno tu porównywać, w końcu boss ma takie części, że go was staje, a... No, dobra, ale skupmy się na A3. Czy ja mam szansę w ogóle coś tutaj ugrać? Wow. Ale jest różnica między tymi dwoma samochodami. W sensie boss ma taki trochę dźwięk. Nie wiem jak to nazwać. Taki charczący bardziej. A Super Snake ma taki basowy, można powiedzieć, tak? Tak bym to może nazwał. Wiecie co? W sumie jak tak pokonuję te zakręty, moim zdaniem Audi A3 bardzo przypomina mi jeden samochód. Może nie jest to aż tak takie duże podobieństwo w prowadzeniu, ale przypomina mi Megankę. Renault... Ej, ja nie jestem ostatni. Jakim cudem? Renault Megane. Moim zdaniem to prowadzenie jest tutaj podobne, chociaż Meganka dużo lepiej trzyma się drogi, a trójka jest zdecydowanie bardziej driftujące, jak ja to mówię. Ej, no jak oni jeżdżą, kurde, czy oni się dopiero urodzili? No, jakim cudem będę drugi na tym wyścigu? W Audi A3! Jak? Dobrze, dojechałem sobie na drugiej pozycji. Man, jakim cudem. Ale 285 km na godzinę. To jest dosyć sporo jak na tą statystykę, naprawdę. Ja sobie wymaksuję ten samochód z ciekawości w klasie B i zobaczymy ile będzie śmigał. Bo może będą z niego ludzie kiedyś. Ale wiecie co? Moi drodzy, tak sobie pomyślałem, że w sumie nie mam za dużo do powiedzenia o tym aucie. Nie jest ono zbyt dobre, więc... Może sobie je trochę pomalujmy. Okej, i co powiecie na takie malowanie? No moim zdaniem, ja wiem, jest takie całkiem spoko. Chociaż, ja nie wiem, coś bym tu jeszcze zmienił. Czekajcie, to mi coś tutaj nie gra. A może dajmy sobie tak. Tak? Myślicie, że tak będzie dobrze? No wygląda całkiem spoko teraz, nie? Nie, ja w ogóle myślę, że zrobiłbym to jakoś odwrotnie. W dupie to mam, nie zapisuję. Okej, no Audi A3. 3, 2, 4. Czy opłaca się kupować ten samochód? Ile on kosztuje w ogóle? Audi... 5100 boostów! Woła pomstę do nieba. A Nissan Skyline. Nismo. 5000 na to 100 boostów tańszy. No ludzie! Ludzie! Skandal. Dobrze, czyli no ogólnie... Jeszcze pobawię się z tym skrętem i jak powiedzmy, że stuninguję te Audi A3, chociaż to może potrwać, bo te części w ogóle nie dropią, a mam dużo samochodu do stuningowania, to wtedy zobaczymy, co ten samochód potrafi zrobić na zakrętach i z tą prędkością maksymalną. A na obecną chwilę bardzo dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia na razie. Pa, pa!